Cześć! Czy wiecie, że to urządzenie nie może Wam zrobić krzywdy? Może go używać profesjonalny sportowiec, a także absolutny laik. Dlaczego? Bo ma inteligentne dopasowanie mocy. Jak widzicie, cały zestaw zapakowany jest w bardzo ładne i poręczne etui. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które na przykład korzystają z siłowni i po treningu mogą sobie zrobić masaż. Najpierw nasze serce, czyli masażer. Ja go rozfoliuję, żeby zobaczyć go w pełnej krasie. Tak oto wygląda nasz masaż gun. Jest matowy, bardzo poręczny, tak pewnie czuję go w dłoni. No i jest też bardzo lekki, waży dokładnie 870 gramów. Tutaj ma taki ukryty wlot powietrza i mamy informację, że umiejscowiony jest w ten sposób, żeby nie dostawał się tam pot. Także śmiało możemy używać go zaraz po treningu. Tutaj mamy miejsce na nasze końcówki masujące, o których też zaraz Wam powiem, która do czego służy. A z tyłu mamy panel sterujący. Tu mamy włącznik, główny przycisk do zmiany trybów. Musimy mocniej przycisnąć, żeby włączyć dany tryb. Tryby są trzy i też zaraz o nich opowiem szczegółowo. Przejdźmy do naszych końcówek. Mamy końcówkę okrągłą, która sprawdzi się do większych partii mięśni, na przykład uda, pośladki albo plecy. Po intensywnym treningu na pewno się dobrze sprawdzi. Tutaj Wam teraz zademonstruję, jak to łatwo się wkłada i już gotowe, już możemy używać. I teraz końcówka płaska. Płaska jest dosyć lekka tak naprawdę do codziennego użytku, żeby trochę rozluźnić nasze mięśnie, także możemy ją używać do każdych partii. Bardzo dobrze sprawdzi się, zwłaszcza po całym dniu spędzonym w biurze. I ostatnia końcówka, która jest najbardziej intensywna, końcówka pociskowa. Ona bardzo dobrze się sprawdzi przy dłoniach, tu w środku na przykład, albo przy stopach. I ja na przykład polecam dla pań, po całym dniu spędzonym w obcasach będzie to super rozluźniające. Mamy jeszcze naszą kostkę i kabelek z końcówką USB-C, także jakbyśmy zapomnieli ładowarki do telefonu, to można się ratować. Mamy również instrukcję obsługi, która jest bardzo dobrze przemyślana i mamy tu takie fajne informacje, rozpiska różnych partii mięśni, dzięki czemu wiemy, gdzie dokładnie mamy używać naszego sprzętu. Z takich ogólnych informacji producent zastosował tutaj silnik bezszczotkowy, co generuje moment obrotowy do 570 Nm. Dzięki temu trzeci tryb najmocniejszy osiąga nawet do 3200 obrotów na minutę. Zanim przejdziemy do prezentacji trybu trzeciego, opowiem Wam jeszcze o dwóch poprzednich, trochę łagodniejszych. Żeby to zrobić, muszę uruchomić urządzenie, jednak najpierw chciałabym wymienić końcówkę, no z tego względu, że jestem trochę mała i wolałabym delikatniejszy masaż. Ale teraz przejdźmy do rzeczy. Żeby uruchomić urządzenie, musimy tutaj przycisnąć przycisk włącz-wyłącz. Urządzenie wtedy nam się uruchamia na trybie pierwszym. Tryb pierwszy ma 1800 obrotów na minutę. I tutaj taka ważna informacja, że działając na tym trybie, możecie korzystać z urządzenia do 30 dni, robiąc taki 10-minutowy masaż dziennie. Ewentualnie możecie ciągle korzystać z urządzenia przez 5 godzin. I to jest tryb naprawdę delikatny i bezpieczny. Najlepiej sprawdzi się dla osób, które na przykład pracują przy biurku i wracają do domu i potrzebują takiego pobudzenia i orzeźwienia, żeby coś tam jeszcze wieczorem podziałać, to będzie super opcja. Polecam. Przejdźmy zatem do trybu drugiego. Żeby uruchomić tryb drugi, musimy przycisnąć ten środkowy przycisk. Przy trybie drugim obroty są na poziomie 2400 obrotów na minutę. I to moim zdaniem jest najlepszy tryb, żeby sobie zrobić masaż przed treningiem na przykład, żeby tak rozgrzać mięśnie, a także po treningu albo po bieganiu. To będzie super opcja, żeby nie mieć zakwasów później w udach, czyli wtedy po prostu masujemy sobie przez 10 minut uda i pozbywamy się zakwasów.
zapasów. Przejdźmy teraz do trybu trzeciego, czyli najbardziej intensywnego. Możemy go nazwać tak ładnie rewitalizacja tkanek głębokich. Dzięki swojej mocy na tym trybie trzecim osiągamy 3200 obrotów na minutę, a to pozwala nam dotrzeć do tkanek mięśniowych na poziomie 10 mm, co jest naprawdę bardzo dobrym osiągnięciem. Także po takim intensywnym treningu, jeśli odczuwacie jakieś bóle w swoich mięśniach, warto sobie zrobić taki masaż i powinno trochę załagodzić ból. Teraz wreszcie mogę Wam powiedzieć, czemu nie jesteście w stanie zrobić sobie krzywdy tym urządzeniem. Ponieważ ma ono wbudowane inteligentne dopasowanie mocy. Co to oznacza w praktyce? Podczas użytkowania na przycisku od zmiany trybu pojawi się biała obwódka, jeśli będziecie robić to dobrze, ale jeśli użyjecie zbyt dużego nacisku, wtedy ta obwódka zmieni się na kolor czerwony. A teraz pokażę Wam to na żywo, ale uwierzcie mi, to nie będzie proste, bo trzeba strasznie dużo siły użyć, żeby przesadzić. Uwaga. Teraz robię to dobrze. I teraz staram się strasznie zrobić to za mocno. O, udało się. No jak widzicie, to nie jest prosta sprawa, także niemożliwym jest zrobienie sobie krzywdy. Ale super, że producent pomyślał o tym, żeby nas alarmować, gdyby jednak ktoś miał za dużo siły. Jak sami widzicie, to urządzenie jest dla każdego. Dzięki temu, że ma trzy różne tryby, może z niego korzystać profesjonalny sportowiec, osoba aktywna fizycznie, czy też ktoś, kto spędza po prostu całe dnie przed biurkiem. No i dzięki temu, że mamy trzy różne końcówki, możemy zadbać indywidualnie o każdą z naszych tkanek mięśniowych. A tak jak już wspominałam, mamy tutaj inteligentny system dopasowania mocy, przez co nie zrobicie sobie krzywdy, a także jest jeszcze wiele różnych zabezpieczeń. Między innymi zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem się, czy zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dbajcie o siebie, zadbajcie też o nas i zostawcie lajka i subskrypcję. Napiszcie też, co myślicie o tym urządzeniu, a jeśli chcecie go kupić, to wpadajcie na naszą stronę techwish.pl albo do naszych sklepów stacjonarnych, gdzie znajdziecie zarówno to urządzenie, jak i wiele, wiele więcej. Nie zapominajcie też o naszej grupie na Facebooku Łowcy Techwish, tam znajdziecie wiele promocji, a także wpadajcie na TikToka, Instagrama, bo tam jest dużo dodatkowych materiałów, które nie pojawią się tutaj na YouTubie. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.